No, kochani, zbliża się godzina szósta. Tak. 5:57. No, Lipiczek był cały czas na dworze. Przyniosłem go, zjadł. Feliksa, ciotka poprawia po nim. Ciotka też całą noc była na dworze, przyszła sama o 5:00. A ja idę teraz do Bocianówki. No, szósta się zbliża. Otworzę tam. Wystawię śmietnik na zewnątrz. Piotruś mi opróżni. Dam Piotrusiowi troszkę pieniążków. Tego. Piotruś sobie tam. Oj, sam mi się nie zablokował. Wypadł mi smartfon. No dobra. Tutaj mamy śmietnik. O, zamknięty. Dzisiaj przywiozą, śmieci zabiorą. Firma Ekoserwis. I w ten czas Piotruś przyjedzie tutaj z tym moim śmietnikiem 200-litrowym i wyrzuci. No, tak to już prawie wystaje. Prawie pełny. Kochani. Dobra. Idę mu wystawię przed Bocianówkę, bo to jest na terenie zamkniętym, za bramką. Wystawię mu przed bramkę. Tylko zaraz Piotrusiowi dam pieniążki za usługę. O, gdzie on poszedł już? Na oddział? A nie, jest. Jest, Piotr idzie. Ciocia idzie do pracy. Witam ciocie. Dobry panu. Jaka ciocia dzisiaj ładna, kwiatuszki. Jezu. Piotruś, masz to za śmieci. Już? Co? Transmisja? No, ale to obcinam. Obcinam, także nie widać. Głowy nie widać, tylko kwiatuszki widać ładne. Muszę się przywitać z ciocią. O, jakie papuśki ma fajne. Ale fajne, mięciutkie, nie? Gdzie takie można kupić? To jest z Allegro kupiłam. Tak? No. O kurczę, a męskie są też? Oj, nie wiem. Ile kosztuje? No drogo, 60 co. Kurczę, bo ja tu potrzebuję na te moje paluchy. Spokrzywione. No. Miękkie, żeby były. Ale te klapy to są niedobre. No, ale one są mięciutkie i chyba wodoodporne, nie? A te to są... Kurczę. To jak mam wpisać, żeby to znaleźć? Musiałbyś wejść po prostu zobaczyć damskie buty na lato. Damskie, a męskie? A męskie, no. No właśnie. Tam teraz chodzą mi... No ale wiem, już wiem czego szukać. No. Ale wiem czego szukać. O, to takie kurcze buty leginsy. Mięciutkie. Taki ładny kolor zieleń.
ciocia to jest ciocia gwiazdy. A ja tak mówię do niej ciocia, do tej pani, bo kiedyś gwiazda z mojego smartfona dzwoniła i mówi ciocia, ciocia, ciocia. No to ja też tak przyjąłem to i ciocia. Ja mówię ciocia, ona do mnie wujek. Ta pani bardzo sympatyczna, uprzejma, z szacunkiem do mieszkańca. Także oby takich więcej, żeby wszyscy tacy byli. No i co, zobaczcie, nie ma kiciusiów. Po 6 godzinie mamy ile? 6. O, to jest ciśnienie. 6:05, kochani. 6:05. No, włączyłem oświetlenie. O, jest. Szlamek, kiciulek. Spałeś tutaj? Oj, cienki bolek idzie też. Oj, szprytka wyleciała. I jest Lucek, kiciulek. I Bubu wyleciał też. O, i Bonifacy jest. I Cypisek też jest. Ojej, sam kiciulki. Już wam jeść daję, zaraz. Zaraz wam dam, kochani. Głodne. Zaraz im dam całą puszkę. Teo. O, to jest ten śmietnik. Kochani, ja go wystawiam. On jest na kółkach. No, jedź, jedź mi. Jedź. Do niego jeszcze wsypię te śmieci z bocianówki. Tam jest mniejszy kosz podręczny. No. Otwieramy nasz teatrzyk. Codzienna procedura otwierania, zamykania. Tak. Zobaczymy. A, robię kubkę. Proszę, robię. A te już latają, czekają na jedzenie. Sprawdzimy jeszcze tylko temperaturę na dworze. Tutaj mam temperaturę 17,2, kochani, 17,2, ale wilgotność 97 i mina w tej postaci niezadowolona. No. Ciśnienie prawie normalne. Chodźcie, kiciulki. Oj, oj, oj. Oj, moje nioniki. Nioniki, kiciuńki. Nioniek, kiciuniek. Chodź. Aj, aj, aj. A. Chodź. Diabołku, ty diabołku. Proszę, jakie to oswojone. Widzicie, jakie oswojone? No. Bubu ten półdziki. Półdziki Bubu. Co, na ręce chcesz? Na ręce chciałby. Proszę, jakie oswojone. Nie boi się, na ręce. O. Zamek nie odskakuje, bo się przekaszają chyba. Pracuje ten cały domek drewniany. Jak kiczki? Spanie. Załatwiały się tutaj? Załatwiały się, dobra. No tu zastawiłem łóżko, żeby nie wskakiwały się, nie załatwiały mi na łóżku. Bo mi się na łóżku załatwiały. Tam któryś jeden taki dowciapny skakał i tam się załatwiał. Aha, tutaj mamy też. Już się załatwia. Tak. Dobra.
przestałem mleko dawać kotkom, bo mi tego na miękko się załatwiały. I jeszcze jak mi na łóżko wlazł, jak mi na miękko załatwił, to miałem taką strugę. Zaraz, ja tu mam widelec do wygarniania z puszki. Kurczę. Tak włożyłem, żeby było pod ręką. No i jest tak pod ręką, że nie ma nigdzie. Co za diabelstwo z tym pamięcią. Może to tutaj włożyłem. Bo wczoraj chodziłem z tymi wiadrami. No oczywiście. Oczywiście, że tu jest, dobra. Chodźcie, kicie, kicie. Kiciulki. Chodźcie, kiciulki. Kicie, kicie. Zaraz wam dam. O. Dobra, jest. Zobaczcie, jak teraz robią. Nie to, co przedtem taka gęsta maś. Kiciulki, chodźcie. Tak, im taką strugę tutaj zrobię i niech sobie jedzą. O, dobra. Proszę. Mają. Zobaczcie. Taką 2 metry ścieżkę. Kicie, kicie, chodźcie. Kiciulki. Kicie, kicie. Niuńki, kiciulki. Cypis, a nie, cypis jest. Piotruś pan, kiciulek. Ciotka płaczka. Chodź, kicia. Pieszczoch. Murzynek. Cienki bolek. Szramek. Chodźcie, kicie, kicie. No. Majeczka jeszcze gdzieś powinna być. Bo jest na dworze. O, właśnie, bambusia też, no. Bambusia, idź tam jeść. Kicia. No nie pytaj się mi gdzie. Tam masz jedzenie. Gdzieś chusteczki nie mam. Dobra. A ty gdzie tutaj chodzisz zamiast tam? Tam ci jedzenie dałem. No, a ty tutaj chodzisz. Kubkę zrobił, nie zagarnął. Dobra. Jest ciotka płaczka, może tam na półce śpi. O, Szramek, a ty co, czekasz tutaj na Feliksa, tak? O, jaki cwany, widzicie? Nie poszedł tam, bo on wie, że tutaj Feliksa dam. O, proszę. No, już się cieszy. Już słyszy saszetkę, to już się cieszy. No, masz. Maluchy też przyleciały tu. O, i cienki bolek przyleciały. I maj, ta. I bambusia. Jakie cwane. O, i też przyleciały następne. Maluchy. Macie tutaj. Kicie. Macie. A ty tam uciekaj. Masz tam. Gdzie? Masz swoje tam? To jedz tam. Jakie mądre, już tutaj. Jeszcze jednego nie zjadłeś, do drugiego. Lecę. Dobra, wiaderko wezmę. Światła zgasimy już. Pach. A tu ile stopni mamy? 19,9. Tutaj 19,9. Ok.
Gasimy światła. Niepotrzebne. O, Bonifacy się załatwia. Pojadły trochę. I już kubkę robią. Siedemnaście jeden. A tam jest prawie 20, czyli w bocianówce jest 3 stopnie więcej. Nagrzana jeszcze. No, tutaj rzucimy. To Piotruś wywiezie za jednym zamachem. Dobra, tylko wiadro trzeba będzie jeszcze śmietnik umyć. Pójdę go umyć. Klucze mam, dobra. No to zobaczcie. O, widzicie? Jedzenie wyłożone, a kotów nie ma. Bo poleciały do bocianówki. Myślały, że tam coś lepszego będzie. No było. Były Feliksy. No nic, mają. Nie jest gorąco, muchów nie ma. Będą jadły. Zaraz zobaczę, czy tutaj jakiś kotek śpi. Na tej półce. Takie gniazda jak w kurniku dla kur. Tutaj ciotka płaczka, ona lubi spać. I co tu mamy? Nic nie mamy. Żadnego kotka nie mamy. No ciepło już się porozłaziły. Już mają gdzieś tam ze swoje mety. Śpią. O, tu kto to? Cypisek albo Piotruś Pan. Coś mi wygląda tu na Piotrusia Pana. Taki jasny. Taki jasny. O jest Maria. Linoleum. A ja mam te klapki bez protektorów. Stare. Płaskie mają. Zaraz zobaczę, który to jest. Kiciulek. Nie, to cypis. To jest cypis. Cypis jadł się, najadł. Najadłeś się, kiciulku? Tak? Niby takie głodne to. Tak nałożyłem to. Trochę zjadły. Nawet nie połowę puszki. I najedzone. Gdzie masz brata, kolego? Gdzie twój brat? A twój brat poszedł w świat. No to nakarmiłem. To jeszcze mi zostały tylko kotki z boksu, kochani. A, tu jeszcze jedno pudło. Już też się rozkleiło. Na deszczu. No to wyrzucimy. No i tutaj została część. O. Choroba. Zamiast za jednym razem, to dwa razy muszę chodzić. Nie zauważyłem. No, ochłodziło się. To kotki. O, jak szramek liże bambusie. Zobaczcie, jak ją liże. Oj, oj, oj.
Ziemki Borek przyleciał. A. On leci do Cypiska, bo Cypis tutaj coś tam łapie. Co on tu łapie? Cypisek, co łapiesz? Co masz tutaj? Co? Masz coś? Nie. Nie ma nic. Cypisek to zaraz nam za płot pójdzie w te jeziorko będzie chodził. Aż po brzuch w wodzie. Się lubi taplać jak małe dziecko. Chodzi później taki uszargany. Przychodzi tutaj. Albo do basenu peposz też tam włazie. O Jezus, leci maleństwo. Kicia, bo zginiesz tutaj. Nie boisz się? Co? Ła, jak skacze. No i co? No i nie wiem, gdzie jestem, tak? Zgubiłem się. No chodź, chodź tutaj. Chodź, kiciulek. Chodź za mną. To wrócisz. No chodź, chodź. Chodź, kiciek. No i to już się pogubił. Już nie widział. Nie wiedział, gdzie jest. Tak, dla takich maluchów trawa to jest jak dla nas las. Wejdzie i nie widzi, co dalej. No, idziemy. Umyjemy kosz. I wrócimy. No dobra, kochani. To już dalej nie będę filmował. Najważniejsze, co miałem do zrobienia, to zrobiłem. Jeszcze widok tylko na bocianóweczkę. No i idziemy do codziennych zadań. Przypomnę tylko, że dzisiaj jest 1 lipca 2022 rok. Piątek, kochani, piątek.